Francuska Lewica pokłóciła się dzień po wyborach koniec NUPES. Jean-Luc Mélenchon nie przekonał partnerów. Francuska Lewica, która nieoczekiwanie zjednoczyła się przed wyborami parlamentarnymi w jeden blok, teraz zamierza się z powrotem podzielić. Wezwanie lidera koalicji, Jean-Luc'a Mélenchona, do utworzenia wspólnej grupy w parlamencie zostało odrzucone. Przypomnijmy, że w zakończonych w niedzielę wyborach parlamentarnych lewicowa koalicja NUPES zajęła drugie miejsce, zdobywając 131 mandatów w 577-osobowym zgromadzeniu narodowym i przyczyniając się do utraty większości przez koalicję Emmanuel Macron razem minus 245 mandatów. Na czele Zjednoczonej Lewicy stanął skrajny i charyzmatyczny zarazem Jean-Luc Mélenchon, który nie ukrywał ambicji zostania premierem. Niedzielny wynik wyborów uznał za rozczarowujący, jednak dzień później wezwał partnerów z NUPES do utworzenia wspólnego bloku w parlamencie i na kolejne wybory. Apel Melenchona został z miejsca odrzucony przez Partię Socjalistyczną, Zielonych i Francuską Partię Komunistyczną. To oznacza, że blok NUPES podzieli się w parlamencie na kilka mniejszych frakcji, a największym ugrupowaniem opozycyjnym stanie się tym samym Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Taktyczny błąd Melenchona? Partnerzy Melenchona tłumaczyli swoją decyzję tym, że taki był plan od samego początku. Koalicja miała zostać rozwiązana od razu po wyborach. Wspólna grupa nie ma politycznego sensu, oceniła rzeczniczka Partii Socjalistycznej. Melenchonowi zarzuca się przy tym popełnienie taktycznego błędu polegającego na formułowaniu tego typu propozycji publicznie, bez konsultacji z partnerami.